Od wielu lat mieszkańcy Radkowic i Brzezin wraz z władzami samorządowymi gmin Chęciny i Morawica zabiegają o budowę obwodnicy dla obu miejscowości. Zaskarżona przez ekologów wydana już wcześniej pozytywna decyzja środowiskowa w sprawie przebiegu obwodnicy została ostatecznie utrzymana w mocy przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Daje to możliwości Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich jako zarządcy drogi do rozpoczęcia procedury przetargowej na dokumentację techniczną. Jak zapewnia burmistrz Robert Jaworski, to dobra wiadomość dla mieszkańców, którzy od lat zmagają się z uciążliwością ruchu tranzytowego w Radkowicach i Brzezinach. Utrzymana w mocy decyzja środowiskowa przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jest informacją i bardzo dobrą wiadomością dla mieszkańców Radkowic, dla mieszkańców Brzezin. I jest to zielone światło i daje kolejne możliwości do tego, aby rozpocząć działania zmierzające do opracowania dokumentacji technicznej, projektu technicznego i pewnie później uzyskania pozwolenia, a kolejny oczywiście to już element do fizycznego rozpoczęcia budowy. Oczywiście ubolewamy, że to tak długo trwało, bowiem przebieg drogi przez miejscowość Radkowice, Brzeziny jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców. Nasze działania też, moje, burmistrza Morawicy, zmierzały do tego, aby doprowadzić do jak najszybszej realizacji tej inwestycji, ale też łączyliśmy siły, prosząc parlamentarzystów, angażując władze wojewódzkie. Dążyli do tego, ażeby pomóc ludziom. Taka nasza też rola jako gospodarzy tych gmin, jako samorządowców szczebla gminnego, wojewódzkiego, jak również parlamentarzystów, którzy tutaj aktywnie włączyli się w to działanie. Ogromny udział i zrozumienie wyrażam wobec mieszkańców Radkowic, wobec mieszkańców Brzezin, którzy rzeczywiście już będąc zdesperowani rozpoczęli różne działania poprzez protesty, poprzez blokady również na drogach i myślę, że tych ludzi trzeba zrozumieć, jako że oni są już zmęczeni tą sytuacją. Przy tej drodze 763 mieszczą się takie ważne obiekty jak szkoły, jak kościoły, jak remizy strażackie. Stojąc tutaj, nawet przez chwilę, obserwuję, ile przejeżdża samochodów ciężarowych, jaki jest ruch, więc na pewno trzeba rozumieć ich problem i na pewno nie jest to łatwe tutaj funkcjonowanie i życie. 30 marca w Centrum Samorządowym w Morawicy odbyło się spotkanie parlamentarzystów i samorządowców jednoczących siły w budowę obwodnicy Radkowic i Brzezin. Marszałek Andrzej Będkowski podczas spotkania zaznaczył konieczność niezwłocznego podjęcia kolejnych kroków zmierzających do powstania obwodnicy Radkowic i Brzezin. Perspektywa rozpoczęcia działań pod realizację inwestycji obwodnicy Morawicy tutaj przez miejscowość Radkowice Brzeziny staje się coraz bardziej realna i w związku z tym dzisiejsze spotkanie miało na celu omówienie kolejnych kroków w związku z realizacją tej inwestycji. Tu ustaliliśmy, że niezwłocznie będziemy starali się podjąć działania związane z projektowaniem i dokumentacją. Wiadomo, że ciężar finansowania tej dokumentacji spada na Urząd Marszałkowski, ale jednocześnie cieszymy się z deklaracji gminy Morawica i gminy Chęciny, że również będą w tych kosztach związanych z opracowaniem dokumentacji partycypować. Także obwodnica to 11-kilometrowa Radkowic i Brzezin wkracza w nowy etap, co myślę, że mieszkańcy przyjmą z zadowoleniem. Gospodarz Chęcin podkreślił zaangażowanie parlamentarzystów i samorządowców różnego szczebla w proces budowy obwodnicy. Wszyscy staramy się, aby tą inwestycję jak najszybciej zrealizować. Oczywiście jest przedsięwzięcie to trudne, kosztowne i na pewno wymaga czasu, ale myślę, że te pierwsze kroki zostały poczynione. Dzisiaj to spotkanie, o które prosiliśmy marszałka tu wspólnie z burmistrzem Morawicy, doszło do skutku. Widzimy przychylność pana marszałka do jak najszybszego wybudowania tej obwodnicy. Dziękujemy też tutaj za udział senatorowi
Krzysztofowi Słoniowi, który też wspiera to przedsięwzięcie od początku. A myślę, że dzisiejsza wstępna deklaracja marszałka Andrzeja Bętkowskiego jest dla nas też takim kolejnym krokiem, i jak również pana dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, że nie będziemy czekać w nieskończoność, ale pewne kroki zostaną poczynione. Sprawą budowy obwodnicy od samego początku żywo zainteresowany jest senator Krzysztof Słoń. Odczuwam ogromną satysfakcję, że mamy za sobą kolejny bardzo ważny etap batalii o budowę obwodnicy Brzezin i Radkowic. Na tę inwestycję mieszkańcy czekają od lat. Bardzo dziękuję tutaj przede wszystkim mieszkańcom gminy Chęciny, mieszkańcom Radkowic za to, że tak mocno zaangażowali się w tę sprawę. Dziękuję również władzom samorządowym gminy Chęciny za to, że mieszkańców wspierali, że organizowaliśmy spotkania, konsultacje, że również pan burmistrz Robert Jaworski wielokrotnie uczestniczył w spotkaniach na szczeblach samorządowych, że prowadziliśmy te rozmowy po to, żeby inwestycja mogła dojść do skutku. Liczę na to, że skoro będziemy dalej razem i mieszkańcy, i władze samorządowe, to na pewno damy radę wywalczyć tę oczekiwaną i jakże potrzebną inwestycję. Potrzebę budowy obwodnicy podkreśla również burmistrz miasta i gminy Morawica Marian Buras. Jest niezwykle dla nas wszystkich ważne, zarówno ze względów takich społecznych, bo wielka ulga dla mieszkańców tych miejscowości, ale dodatkowo również bardzo ważne, bo to również łączy i buduje taką komunikację, jeżeli chodzi o tereny gospodarcze. Zdaniem dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Jerzego Wrony, utrzymana w mocy decyzja środowiskowa pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na dokumentację techniczną. Można stwierdzić, że otwiera się możliwość przystąpienia do realizacji kolejnego etapu przygotowania tej inwestycji, to jest opracowania dokumentacji projektu budowlanego, który daje podstawę już jeżeli będzie opracowany, daje podstawę wystąpienia do wojewody o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji.